Osobiste doświadczenia, emocje, wątpliwości. To wszystko zamknięte w obrazach i fotografiach. Wystawa prac Zygmunta Drońskiego w Ciszy, którą można oglądać w Galerii BWA w Olsztynie, to swoista mapa wewnętrznego świata autora, zmieniającego się pod wpływem rzeczywistości. To zbiór obrazów i fotografii z przeszło 25-letniej pracy twórczej artysty, którą inspirują codzienne przeżycia. Czas, przestrzeń, przemijanie, jakby inne warstwy, jeżeli chodzi o malarstwo, czyli to, co jest poza płaszczyzną obrazu, to, co można poczuć, a niekoniecznie od razu zobaczyć na płaszczyźnie obrazu. Przestrzeń Galerii BWA jest otwarta na każdą formę sztuki i ukazywanie różnych artystycznych światów. Dzięki temu równocześnie i obok siebie może tu funkcjonować malarstwo, fotografia i linoryt, w tym wypadku w wykonaniu Agnieszki Jankiewicz. Myślę, że i przekaz, i poszukiwania to są dwie zupełnie odrębne drogi, dwa zupełnie odrębne światy, bo też i doświadczenia artystów są zupełnie inne. Wystawa prac Agnieszki Jankiewicz zatytułowana Kawałek po kawałku wypełnia salę kameralną Galerii BWA. To przestrzenna instalacja i grafiki w technice linorytu punktowego z wykorzystaniem 72 ręcznie wykonanych matryc. Każdy z nas ma jakąś osobowość i na tą osobowość składa się właśnie ta fragmentaryczność, te puzzle. Jeżeli mamy dobry dzień, pogodny, coś nam się podoba i dobrze się czujemy, lekko, więc możemy zapisać to jako dzień taki jasny, tak, promienny, a są dni, kiedy tych promieni nie ma. Laureatka Grand Prix 11 Kwadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego tworzyła tę wystawę przez 2 lata. Te puzzle, o których Pan wspomniał, są naszymi wspomnieniami. Te wspomnienia nie zawsze są wyraziste, nie zawsze są fajne, pozytywne, prawda, bo nasza pamięć, nasze doświadczenia życiowe są bardzo różne i też różne są te kawałki, które artystka przygotowała. Wystawę w Ciszy w Galerii BWA w Olsztynie można oglądać do 3 grudnia. Wystawę Kawałek po kawałku o tydzień dłużej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv